Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby. I dzisiaj, słuchajcie ludziska, idziemy sobie dalej przechodzić sobie w sumie dwa ostatnie poziomy w tym świecie, które są tutaj naprzeciwko, czyli będzie to Zaklęta Grań oraz Speedway Szlak, jakkolwiek zwał, tak zwał, Miodowy Szlak. Najpierw to sobie zróbmy, żeby mieć z głowy w sumie. Musimy wypełnić dzisiejszy czas, dlatego że pamiętacie, zrobiliśmy w jednym odcinku jedną planszę, te skorolka i w ogóle masakra. Więc tak, wypełnimy sobie te dwa poziomy, a na następny odcinek zostawimy sobie bossa, wypełnienie czwartego świata, Sparksa, pewnie tyle. Tak, nie chcę słuchać tego bzzz. Wyścig na czas najpierw. Najpierw na czas zróbmy to. Czy Sparks nam podpowiada, co najlepiej zrobić jako pierwsze? Jeżeli to źle zrobię, to ja chętnie jeszcze raz go posłucham, bo to jest ciekawe. Ale w sumie po co, skoro i tak nam dobrze idzie? No spójrzcie tylko na to. Widzicie, panowie na pszczoły, te pszczoły na kwiatkach takie są. Zaraz sobie tam skręcimy, ale i tak mamy, o Jezu, tyle czasu, że hej. To jest masakra. Teraz będą, o, panowie na łódkach. Nie to? O, w pytkę. Dobra, jednak to. I teraz oni, pyk, pyk, pyk. Chyba czasowo zdążymy. No mamy jeszcze tyle czasu, kurczę, oni są trochę daleko, znaczy nie, we trójkę są, ale jeżeli będę ogarnięty, to może będę dawał radę ich tutaj zatrzaskać, bylebym nie wpadł do tego miotku. Fuck. Fuck. Dobra, z drugiej strony, z drugiej mańki po prostu to zrobię. I jeszcze ten jeden zban. Uhu! Okej, okay. Easy peasy, lemon squeezy. Spróbuj ponownie. Nie, 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 wyjdź, 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 wyjdź. Jezu, zapominam jak zwykle. Jestem dzbanem. Wyjdź, teraz zróbmy sobie... Krzych! O, dobra. Zróbmy sobie poziom Huntera nie zrobimy jeszcze. Fuck. No fuck, będzie tabliczka, tylko że Huntera nie ma. Ale dobra, wyścig. Ten miodny wyścig. Jesus, żeby mi to wyszło. Żeby mi to wyszło. Mam nadzieję. Usmażę cię. Działa to, działa. Mogę tak robić. I tutaj jest. I chyba na razie wszystko perfekto robię. Oni w oryginale chyba byli minimalnie wolniejsi ode mnie. Tak mi się wydaje. No czemu mi tam strzelił? Ja powinienem w tego typka strzelić przede mną, tego czerwonego. No dobra, no nieważne. Trudno. Uf, 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 uf. Okej, okay, oberwał. Tylko dwóch jest przede mną. Luzik. No trochę tutaj jest ten wyścig. O, super. Super, fajnie. Trochę on trwa. Czy ja naprawdę muszę we wszystko wpadać? Nie, to jeszcze raz, autentico, bo o Jezu, za dużo błędów zrobiłem. Spróbuj ponownie. Fuck you. Pip. Za dużo błędów, ja nie powinienem tak tego zrobić. Chodź tutaj, chodź. Okej. Okay. Już jestem piąty. O, 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 o. Dobra, jednak wyszło ok w miarę. Pełne skupienie. O fuck, nie wziąłem tej kulki. A, trudno. Zaraz ją i tak wezmę ponownie. Jest tutaj dużo skrótów, jak zauważyłem. Wow. Wow. No nic innego nie powiem. Po prostu wow. Jak będę tak bardzo omijał, no to znowu będę musiał zresetować.
Okej. Okrążenie drugie. Strzel w niego, traf. Dobrze. O to chodziło, trochę go spowolniłem dzięki temu. Ale dzban i tak skorzysta. Okej, jest dobrze. Jak na drugie okrążenie, drugie miejsce, mi to bardzo pasuje. Oj, bardzo mi to pasuje. I w niego poszło. Super, idealnie. Idealnie. I teraz tak tylko utrzymać. Znaczy jeszcze go wyprzedzić, oczywiście. Prawdziwe gwiezdne moce, co? Halo. Czemu nie płoniesz? On się oddala ode mnie. Dobra, już po nim. I gitarka. Uff. To w razie W do mnie i okrążenie numer 3. Luzik. Ostatnia minuta, najważniejsza. Byleby nie spartolić, bo jestem na bardzo dobrej pozycji. Dobry position mamy. Wiem, jak zwykle zasłaniam kamerką swoją mordą. Zawsze coś na ekranie, co jest bardzo ważne. Tym razem pozycja moja. Ale nie jestem do tego przyzwyczajony. Okej, ten wyścig no, nie wydaje się trudny. Tamtego sobie zaatakuję dla jaj. O! O Jezu, jakby on spowodował, żebym wpadł do wody, to ja bym normalnie, nie wiem, zachlastał się. Chyba. Okej. Dobra, wyścig bardzo przyjemny. I zaraz za niedługo meta. Fuck yeah. Phew. Ulga. I będziemy mogli iść do poziomu. Jeszcze i tak tu wrócimy, ponieważ no pan Hunter. Dobra, już nawet nie przechodzę przez tamto, bo jest finish. Yeah, wyjdź. Dawaj mi jajo. Za zajęcie pierwszego miejsca jest Henry. Fajne jajo. Ileż tych jak? 100! 100 równo, wyjście z poziomu. Tak skończyłem. 100 równo jajek mamy. Jeszcze 50 plus 1 ze super świata. Do którego wejdziemy, jeżeli będziemy mieć 100% gry. Więc tak to wygląda, super. I mi się to podoba, ludziska. Mi się to podoba, bo... No już, kurczę, 2/3 gry i to na spokojnie. Ażbym zobaczył, czy mamy takie 66%, czy już więcej tej gry. Mi się wydaje, że i tak sporo. Ale przez to, że ze świata na świat jest więcej do zdobycia diamentów, no nie, no to... Te procenty mogą być nierealne za bardzo. Mam pełnego Sparksa? Jeszcze to chcę wiedzieć. Mam? 65%. Okej, zaklęta granie. To idziemy. Jezu, co to za lagi były? What the fuck? Poobracajmy się, dawno tego nie robiliśmy. Ogółem tutaj sierżant Bird będzie... O Jezu, co za spadki FPS-ów w grze. W grze, powtarzam, w grze. Źle zoptymalizowane chyba. No nikt mi nie powie, że mam na przykład za słabego kompa, no bo... To jest konsola, XD. PS4 Pro, przypominam. Dobra, tutaj będzie sierżant Ptak, Lot, czy jak on się tam nazywa. O Jesus. Spyro, niezwłocznie potrzebujemy pomocy. Zły czarnoksiężnik z Felini przeszedł przez zamek niczym burza i porwał księżniczkę. Jeśli go zaraz nie powstrzymamy, zmusi ją do poślubienia księcia Azraela. O nie, najgorzej. Współczuję wam. No dobrze, tutaj też będzie mini gierek, tutaj będziemy się bawić z grzybkami takimi fajnymi, które musimy do takich dziur wziąć i w ogóle takie inne rzeczy. O ty sprocy! Ej, no zaraz, przecież ja cię strzelam, halo. Kliknąłem atak. What the fuck? Nie rozumiem tego, dobra, ropuszka. Pełne zdrówko! I dodatkowe życie, 23. O, to jest ten bug oczywiście. Kolejny piękny bug w Spyro. Spawn. Fyd! Czy to jest złote trofeum, czy brązowe? Chyba brązowe. O mój Boże, drogi. Co się dzieje z moim atakiem? Na padzie czasem. Spyro, niezwłocznie... Niezwłocznie wiem, że potrzebujecie pomocy. Nie tym razem, śmieciu. Dobra, tam na dole wydaje mi się, że wszystko. A.
Okej, na spokojnie, skupmy się. No! Okej. Dobra, ta typiara będzie nas tylko... Okej, ona też posuwa, super, ta typiara nas posunęła. Szybko, Spyro! Jeśli natychmiast nie znajdziemy się w zamku, księżniczka będzie zmuszona poślubić tego łotra, księcia Azraela! Nie mów tak szybko! Ja cię rozumiem. O kurde, o kurde, o kurde! No to jest przesadzone jakieś! Czemu oni tak szybko mnie atakują? To jest jakiś żart czasem. To jest za trudne. O, Sparks tego nie mógł wziąć. No kurde, te problemy ze Sparksem też mnie denerwują. To też wpływają na poziom gry. Na moją opinię gry. Dobra, tutaj ogarnęliśmy. Do tej babki jeszcze wrócimy. O, oczywiście ten śmieć jeszcze będzie chciał za schody. Hajs. Norma. A to jest robucha. Dobra, dobra, jedz. Robucha. Dobra, tu już więcej nic nie ma. No i kupmy sobie. No chodź, chodź, chodź. No, Spyro, to twój szczęśliwy dzień. Serio? Razem z czarnoksiężnikami ustaliliśmy pewne zasady. Wystarczy, że dokonasz drobnej opłaty, a bez problemu podniosą te stopnie, byś mógł przejść. Drobnej opłaty. Bardzo mądry wybór, Spyro. Poproszę czarnoksiężników, by niezwłocznie podnieśli stopnie. A, i powodzenia w ratowaniu tej księżniczki, czy tam, co tam masz w planach. Okej. Okej, zdążyłem. Plus. Masakra. Drobna opłata to. To jest to, co na... OS. I nie trafiłem żadnego cypana. Gdyby nie to, że jest 22.55, ja o tej godzinie nagrywam, ja i gdyby nie to, że to jest seria dla dzieci, gdyby nie te dwa powody, bym solidnie przeklnął. Co tu się stało? Dobra, z głowy. Ale bym solidnie przeklnął. Naprawdę. To jest frustrujące czasem. Nie ma chwili do stracenia. Książę Azrael i jego kocia armia zamierzają wykraść naszą biedną księżniczkę. Dobra, co wy się tak kurczę plujecie o to, o nią? Mnie to nie obchodzi. Czy ja chcę na dół spadać? Bo ja tu nie wejdę jeszcze, nie. Na razie nie chcę. Okej, tu głupia sekwencja prosta. Pyk i pyk. Okej, mógłbym tam polecieć, ale na razie ja wolę sobie... Tak, polecieć. Czy w oryginale? Przestaniecie tak szybko mnie atakować, ja nie mam czasu na reakcję. No, o Jezu, ja jeszcze bym spadł. Właśnie widziałam księcia Azraela wbiegającego do zamku! Musimy go Zamknij się! Otworzyło się. Gitara. Masakra! Czemu tak szybko mnie... No i patrzcie. No i nie mam czasu, żeby zareagować. Dajcie mi tę żabę, błagam. Nie mam czasu, żeby zareagować. Autentico. Patrzcie, gdybym nie odskoczył. O co tu chodzi? To jest... Nie wiem. Kto pomyślał, że to będzie dobre? Te koty to są najbardziej dziwne przeciwniki. Tak, przeciwniki. Przeciwnicy jacy są. Ci strzelnicy to też, no. Nie ma czasu na reakcję, absolutnie, żeby zionąć ogniem. Odskok też czasem nie pomaga. Ja tego nie rozumieć. Po prostu, simple. Tak w oryginale nie było. Więc czemu ja się pytam? Dobra, specjalnie tak odskoczyłem. Abym został trafiony. Ops. I jeszcze jakaś wróżka co powie mi, ej, szybko, szybko i w ogóle. Cześć, Spyro. Czy książę Azrael nie jest przesłodki? Wróżki i czarnoksiężnicy nie pozwalają nam się pobrać, dlatego uciekniemy. Azrael mówi, że da ci to jajo, jeśli tylko nie powiesz nikomu, dokąd idziemy.
Ej, przecież ja nic nie powiedziałem, że nie powiem. Sakura. Wytyfy. Dobra, oni sobie jadą, nara. Arr. I pojechali sobie wsiną dal. Luz. Jeszcze tutaj ten spam. Okej, okay, no i mamy otwarte takie fajne przejście. Teraz możemy sobie dookoła łazić w ogóle i się cieszyć z tego i owego, ale co najpierw? Jeszcze ten diament brakujący. Pyk. I czy tutaj czegoś nie ma? Pewnie, że jest. W tym kierunku. I to będzie minigra pana sierżanta Ptłoka. Tu nic nie ma więcej. Sparks sobie niech zje. I idziemy sobie. Dzień dobry, Spyro. Chętnie bym został i pogadał, ale jestem spóźniony na spotkanie z jedną znajomą wróżką. To moja przyjaciółka, sam rozumiesz. Relacja całkowicie platoniczna. Nawet nie ma mowy o łamaniu protokołu wojskowego ani... Co? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Bo jestem Spyro i nic nie mówię. Dobra. Tu mamy spotkanko z wróżką. Gdzie się podziewałeś, James? Mieliśmy się spotkać w świątyni godzinę temu. Tylko nie wyjeżdżaj mi tu znów ze sprawami bezpieczeństwa narodowego. Zresztą teraz to bez znaczenia. W świątyni i tak już się roi od paskudnych kocurów. Randka musi zostać odwołana. O. No chyba, że masz ochotę na walkę z nimi. Tak. Luzik. Okej, okay, zasada jest taka... O, super. Że musimy te koty porozwalać. Rakiety dobiegają do mnie? Chyba tak, dobra. I będą takie trzy tury w sumie chyba. O, fuck! No, czyli wyrzutnie rakiet nie są tylko na pokaz. W każdym razie mam nadzieję, że trafianie do celu idzie ci lepiej niż punktualność, bo czarnoksiężników w świątyni wciąż nie brakuje. Dobrze, ale pozwól mi jeszcze żabkę dać. Żabko. 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 Dobra, Sparks, zjedz to. Zjedz to. Okej. Okay. Już się bałem, że po prostu się uruchomi szybciej minigra. Jak to nie dolatuje? Ja to kiedyś normalnie robiłem. Czemu to strzela gdzieś indziej? Okej, okay. To jest w miarę proste. O, z boku mnie wzięły. Jeszcze jedna. Gdzie ona jest? Uff. No, przyznaj, James, zaimponowałeś mi. Ale nadal jest jeszcze paru czarnoksiężników do pokonania i tym razem łatwo nie będzie. Nawet podłogę zmienili w zabójczy niebieski szlam. Lepiej uważaj, dobrze? Dobrze, tylko dajcie mi więcej tego zdrowia niż tylko ta jedna głupia żaba. No żabo, Jesus. Ej, czy ja naprawdę trafiłem w wróżkę, ale w tą żabę nie potrafiłem trafić, serio. No czemu to tak trafia? Ej, dwie zostały, XD? Okej. Udało się, James! Wiedziałam, że przywódcą ruchu oporu kolibrów nie zostaje się od tak. Teraz mamy świątynię tylko dla siebie. Najpierw jednak chcę ci wręczyć prezent. Abby. A, no nie jesteśmy sami, bo jest jeszcze jajko. I żabka. XD. No i co z tego, że jesteście sami? Mogę z tobą pogadać? Nie, nie mogę z tobą pogadać, czyli tak naprawdę jesteśmy sami. Po czym ja sobie wychodzę stąd? XD, dobra, nieważne. Kolejna minigierka zrobiona. A naszym celem... A, jeszcze ten dzban! Okej, okay, on jest... O Jezu, gdzie on jest? Ten dzban? Aż sam nie wiem. Czemu mnie to tutaj bierze? Czy ja dolecę?
Doleciałem. Ledwo. Nie narzekam. Okej, tutaj jest ten dzban jeden. O Jezu, jakby on mnie odepchnął tylko. Nie. Dobra, z głowy. I tu już nikogo nie ma. A tam jest ten dzban. Dobra, zajmę się tym na sam koniec. I idziemy od razu do drugiej minigierki, bo to już więcej chyba nie ma. Jak pamiętam. Chyba. Nie wiem. Zobaczymy. O Jesus, jak on wygląda śpiesznie. Ale tutaj też są diaksy i też muszę o tym pamiętać. Jaka tutaj była odpowiednia w ogóle kolejność tego wszystkiego? Bo ja dostanę nasionka i tak dalej, i tak dalej. Dookoła nic nie ma. Nie, całe szczęście. Według legendy, szczyt tej oto góry zamieszkuje złota gęś. Chciałbym wdrapać się tam jako pierwszy i złapać ją. Okej. Właśnie kupiłem te nasiona super szybko rosnącej brukselki od niedźwiedzia z sakiewką klejnotów. Twierdził, że są magiczne, ale ja niczego takiego nie zauważyłem. Weź sobie parę, jeśli chcesz. Dobra, daj. Daj mi to. Okej, które od czego były? To było od takiego bujania się. Więc tak naprawdę chyba mogłem na odwrót, ale spoko. Pyk. Chociaż nie, w sumie dobrze. Pyk. I teraz na odwrót. Czyli to mi proszę dać. On sobie fajnie skaczył. A to tu. Żabka, żabka, żabka. No dobra, nie uciekaj mi. Nie chciałem używać ognia, ponieważ bym grzybka rozwalił. Okej. Diakszy tu są. O którego wziąłem? O, tego odpowiedniego, dobra. Tam będzie coś, ale to na samym końcu, więc na razie nie muszę się tym przejmować. Chociaż? Tak, na samym końcu. Więc kolejność dobra. A tu niczego nie ma? A, okej. Okay. Wszystko się zgadza. Pum. Trafi, trafi. Hops. I gitarka. Pierwsze jajo nasze. Ten sobie skoczył od tak i tyle. Znalazłem to jajo po drodze. Myślę, że zniosła je złota gęś. Nie zatrzymujmy się, jesteśmy już prawie na szczycie. Szalej. Szilej, szalej. Grubasek. Dotychczas świetnie ci szło. Weź jeszcze dwa nasionka. Okej. Wezmę sobie dwa nasionka. Najpierw chcę diaksy, bro. Dobra. A tu jeszcze jest jedno. To tak. To idzie sobie tutaj, bo to jest grzybek. No i dwa grzybki kolejne. Jak dobrze rozumiem. A fuck, stąd muszę. Czy tutaj kolejnego nie ma? Nie, są tylko diaksy. To okej. Mogę tak zrobić. Jak sobie mówisz. Pyk. Czemu się tak szybko zatrzymał? Czemu Y nie zadziałał? Znaczy trójkąt, Boże, nie Y, bo ja nie gram na padzie xboxowym. Ach. Lepiej gro. O kurde, co ja zrobiłem? Okej. Ciekawe, czy ja mogę jakoś wyżej się tak wziąć. No nieważne. I tu będzie jakiś mega trik, co trzeba zrobić. Chyba pamiętam. Tu trzeba będzie trzy takie grzybki zrobić. I jedno podmienić po prostu. Tu. Dobra, Sparks mi nic nie pokazuje. Więc... Gdzie to jest? Gdzie jest to nasionko? Tu. Nie. Czy ja nie mam tego w paszczy? Nie. Gdzie to jest nasionko? Nie, no jestem ślepy chyba. No przysięgam, że tutaj miało być nasionko. To są dwa.
O, to. Chyba za to trzeba wymienić. Tak podejrzewam. Ops. To chyba starczy. Mhm. Bum. Uf, udało się. I teraz tutaj po prostu stawiamy. Ops, po kolei. Takie trzy muchomorki. Pyk. I ostatni. Ops. I powinienem chyba bezproblemowo w miarę wlecieć. Super. Pyk. Zobaczmy, jak mi to pójdzie. Pyk. I siema. Głupia złota gęsia. Ten sobie wlazł na górę i tyle. Nie mógł tego od razu. Znalazłem legendarną złotą gęś. Możesz sobie wziąć jedno z jaj na pamiątkę. Chucken. Chucken. Chucken w okularach. O kurde. XD. Ja no muszę to w tytuł dać. Jeżeli nie dam, to mnie zabijcie za to. Ale to powinien być Chucken. Dajcie mi hajs. Wow. I to się otworzyło i... Już mi pokazuje do wyjścia. Tak, czyli że już tutaj nic nie ma. Całe szczęście. Okej, okay. Ile mamy? 510, to już bardzo blisko. Pyk, pyk, pyk. I mamy 4 na 6, dobra. Gdzie będą dwa jaja? Chyba wiem. Okej, okay. To gdzie jest? Wait, what the fuck? Gdzie? A, to tam jest. Grrr, to muszę tak skakiwać. I bum. I hops. Okej, teraz jest chyba koło schodów. Jak pamiętam, ale tym się zajmiemy na sam koniec. Hops. Ponieważ ja tutaj jeszcze muszę tak jedno jajo. Dzień dobry. Benjamin. Hejka. Hatia. Upewnię się jeszcze co do jednego, przewodnik. Szybuj do wieży. O, oh, what the fuck? Szybuj do wieży. To sobie tak jakoś przypomnieć nie mogę. Czy o co z tym może chodzić? Dzban. O kurde, nie obrywałem, całe szczęście. Wiem, kielich pominąłem. Jeszcze raz. Najpierw się pozbądźmy tych dzbanów. Otrawnij go, dobra. Pierwszy dzban z głowy. I jeszcze tu na górę. Od razu sobie o to rozwalmy. Pyk. U, ile hajsu. Ile mamy? No, 546. Jest ładnie. Aj, skrzynka. No tak. No tak. No dawaj. I z diaksów to chyba będzie wszystko, ale o co chodzi z tą wieżą? Tam jest jajo. Dobra. Widzę cię. Teraz pytanie. Nie zlecę. Okej. Okay. A nie chodzi o tamtą wieżę? Nie. O, super. Okej. Okay. Gotowe. Moje. Moje. To jest moje. Ile już mamy? 106. Luzik. No i teraz wydaje mi się, że to już właśnie będzie wszystko, czyli to i ten kielich. Błagam, niech to będzie już tylko ten kielich. Tam jest dzban. Sparks, jedz. Tom.
to będzie wszystko. No tak mi się wydaje, że to już będzie wszystko. Nic więcej oprócz tego kielicha. Teraz na samym początku. Tak, 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 tak. Szybciutko na górę. Jajka wszystkie. No już trzeci świat prawie kompletny będzie. Tutaj. Ops. Ale jeszcze na samym starcie. Super. O, o, życie. Jak fajnie. Jak fajnie. O Jezu, muszę z wyższej partii zaskoczyć. No i teraz. Chyba będzie 26. Czy będzie? Gdzie jest 9? Gdzie jest 9? O, w pytkę. No normalnie nie daruję. Gdzieś mi tam pokazuje. O. Spyro! Ogra z tą kamerą. Gdzie może być parkujące 9? Pum. Pum. Wiem, 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 tam. Ale tu gdzie jeszcze? Dodatkowo oprócz właśnie o tutaj. A tu drabinka była, dobra. Dzban ze mnie i frajer, opuść poziom, wyjdź. Dzban ze mnie, bo zapomniałem o tym miejscu, że nie przelutowałem. No dobra, to my wychodzimy powoli z poziomu, a w międzyczasie ludziska łapeczka, komentarz, może subskrypcja, może dzwoneczek. Za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnym chyba. Poczekajmy jeszcze, właśnie, poczekajmy, 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 poczekajmy. Bo to nie musi być wszystko. Może być chyba już taka scenka z uwolnieniem Huntera. Upewnijmy się. Upewnijmy się. Nie! To będzie dopiero po bosie. No dobra, trudno, trzymajcie się. Hej, hej!